Konfederacja, wolność i niepodległość. 23 maja, hełm. Trwa przeładunek pszenicy z wagonów. Bez plomb, bez uczestnictwa osób odpowiedzialnych za tranzyt. Po sygnale od rolników, że na rampie Brzeskiej trwa przeładunek zboża ukraińskiego, poseł Konfederacji Michał Urbaniak zadzwonił do Krajowej Administracji Skarbowej w celu wyjaśnienia, co się tam dzieje. Nie otrzymał jednoznacznej informacji, ale przeładunek się zatrzymał. Proszę pana, ja tam widzę, że tam jest kukurydza, prawda? Tak. Tu są zboże. Proszę pana, mieliśmy sygnał rano, że było przeładowywane, prawda, czy nie? Ale widzi pan, że coś robimy? Nie, ale było rano przeładowywane. Od przedstawiciela firmy przeładunkowej dostaliśmy informację, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem, ale najpierw twierdził... To jedzie tranzytem do portów w Szczecinie. Po czym wycofał się z tych słów. Nie ma kas tutaj na miejscu, trwa przeładunek tranzytu. Tak? Nie, to jest przeładunek. Ale jak rozumiem, to jest ziarno, które jest tranzytowane, ma być tranzytowane, tak? To jest fakt. Nie, to ziarno zostało wprowadzone na rynek polski. Dlaczego jest tak, że w telewizjach obserwujemy 3 tiry, które konwojują polskie służby celne, a tutaj cały wagon zboża może być przeładowywany bez jakiejkolwiek kontroli, bez plomb, bez tego, do czego zobowiązało się państwo polskie? Kto nad tym panuje? To KAS dopuścił i jest jakby... jest. To działa w tym momencie na takim oświadczeniu klienta. To zboże stało prawie dwa miesiące tutaj na granicy i ma być wywiezione. Po prostu chodzi o to, żeby opróżnić stację, bo inne towary nie mogą wjeżdżać. Nie chodzi tutaj o zboże, tylko o inne towary, które są transportowane. Jeśli to zboże wjechało legalnie do Polski 28 marca, to dlaczego czekało aż tyle miesięcy pod plandeką, gdzie raz się grzało, raz się chłodziło, raz było wilgotne, raz było suche? Zwierzęta dziko żyjące mają dostęp do tego materiału. Niestety. Nie ma. Jak w sposób? Podkrywane jest. Ale właśnie, bo mieliśmy to przyodmywać, właśnie chłopaki, zakrywamy już to. Cała ta sytuacja doprowadza do tego, że ceny zboża wciąż spadają, a nasi rolnicy nie są w stanie wywieźć swojego zboża, ponieważ wypiera je transport zboża ukraińskiego. I czy rację miał Jarosław Kaczyński, który miał powiedzieć ministrowi Ardanowskiemu o tym, że rolnicy są pazerni, da się im kilka złotych przed wyborami i zapomną. Zapomną lub nie. Ja uważam, że rolnicy pokażą jeszcze charakter i wyjdą na ulicę ostro zaprotestować przeciwko tym niegodziwym rządom. Konfederacja, wolność i niepodległość.